Cześć, witam Was serdecznie. To Mikołaj z bloga Komiksy, a dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnych komiksach z linii Marvel Now 2.0, które tym razem ukazały się w lutym 2020 roku. A będziemy dziś rozmawiać o Avengers, Nie poddamy się, Łany Grubasek, Deadpool, Sprawy do załatwienia, to już jest 12 tom. Idąc dalej, jedno ze sztówka, Deadpool kontra Staruszek Logan. I na koniec zostawimy sobie Astonishing X-Men, dopóki starczy tchu, ostatni tom z tej linii. A teraz zobaczmy intro i za chwilę zobaczymy się na mówieniu komiksów. Avengers Nie poddamy się. Jest to zbiór 16 zeszytów, aż 16 zeszytów. Jest to ostatnia pozycja z Avengers linii Marvel Now 2.0. Tak naprawdę to było w tym momencie w USA Marvel Legacy, które u nas nie zostało w żaden sposób wyróżnione. 16 zeszytów, które zostały napisane przez trzech bardzo dużych fanów Avengers, mianowicie Ala Ewinga, Marka Wade'a i Jima Zuba. I jest to swego rodzaju laurka, bo jak już wspomniałem, są wielkimi fanami Avengers i zawali całą ich kwintesencję jednocześnie, nie biorąc pod uwagę tych typowych bohaterów, które my kojarzymy na przykład z MCU, czyli filmowego uniwersum Marvela i tą drużynę Avengers. Praktycznie przywiadł się tylko wyłącznie Kapitan Ameryka, ale jest odsunięty na bok w związku z wydarzeniami z Tajnego Imperium. I dostajemy tu całą masę bohaterów, którzy przywiali się przez ich całą działalność drużyny. I nie wszystkich będziecie kojarzyć, nawet ja osobiście nie wszystkich kojarzyłem. Bardzo fajnie, że zostali przybliżeni i zresztą zobaczyliśmy inne drużyny. Łącznie drużyny bodajże jest 5. Te, które okazywały się kiedyś w Polsce w ramach linii Marvel Now 1K, Avengers i Uncanny Avengers. Zresztą są jeszcze inne drużyny. Przy okazji jest to dobre miejsce, żeby dowiedzieć się, jakie drużyny Avengers działały w tym czasie. Jest ich trochę i członków też mają bardzo różnych. Między innymi jeden z moich ulubionych to jest Beast oczywiście. Jego nieprzeciętna inteligencja i humor. Ale sam komiks. Jak wypada sam komiks? Laurki nie są fajne. Przestajemy komiksy z okazji jakiegoś wydarzenia. Załóżmy, nie wiem, 700 zeszytów Avengers. Zresztą nie 700 zeszytów, bo to jest kończenie na 690 zeszycie. Zazwyczaj takie wydawnictwa są, mówiąc wprost, mdłe. A tutaj na początku do 1/3 tomu jest istny chaos. Tak samo jak bohaterowie przeżywają chaos, tak samo my dosłownie musimy przeżywać chaos i niestety brnąć przez ten chaos i do całej kwintesencji, tego co lubimy w komiksach superhero, trochę czasu nam zejdzie. Tym bardziej, że jedynym ważnym wydarzeniem w tym tomie, jedynym to zaznaczam, jest to, że wraca Hulk. Ale ten powrót, uwierzcie mi, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę i powiedzieć sobie, że warto ten tom można przeczytać właśnie dla tego powrotu. Pierw genialne wprowadzenie, oto jeden z starszych wszechświata, bo cały tom chodzi o to, że dwóch starszych świata sobie gra, wybrało sobie Ziemię jako miejsce ich gry i biorą sobie Czarny Zakon i drugą drużynę, która w ogóle nie kojarzy mi się z niczym. Nawet nie pamiętam jej nazwy już. Rzuca ich na arenę, żeby walczyli za nich na ziemi. Prosto je przeniesiona w ogóle w miejscu w wszechświecie. A Avengers się wtrącają w to wszystko. I tu się zaczyna właściwa akcja. Ten chaos, to ta destrukcja ziemi. To, że ziemia stała się areną. Avengers oczywiście zbierają się i pomagają. Wszystkie drużyny pomagają. Właśnie to jest super, właśnie, że te drużyny potrafiły się zebrać. I Hulk ma być, to de facto będzie spoiler niestety, jednym z asów w rękawie jednego z tych dwóch starszych świata. Na przykład jest Godmaster, który sławił się w Thorze Ragnaroku w MCU i teraz wszędzie go pchają w komiksach, bo ostatnio był też jeszcze w Strażnika Galaktyki. Rozmawiał trochę ze swoim bratem, kolekcjonerem.
albo zobaczy z Pretenderem, którego też nie kojarzę zbytnio i nie wiem, kiedy występował. Wyciągają taką postać i to jest pretekst do tego, żeby stworzyć 16 zeszytów i pokazać wszystkie drużyny Avengers i jak się zachowują, jak walczą. Paul Harka, świetny. Samo zachowanie Avengers, typowo dla Avengersów. Trzeba lubić tą drużynę, żeby docenić ten tom. Nie czyta się go łatwo, tym bardziej, że jest coś takiego, że przez każdy zeszyt, przed każdym, po każdym zeszycie, albo przed każdym zeszytem, jest jedna strona w odniesieniu się twórców tego, co się dzieje, o tym, jak lubują się w drużynie Avengers, co o nich myślą i o okolicznościach wszystkich, które się wokół nich dzieją. I ten tom jest wymagający, jednak przebrnięcie przez tego małego grubaska dało mi dużą satysfakcję, ponieważ lubię trochę drużynę Avengers. Trochę tylko właśnie lubię. Może Twitter Polecie polubiłem. Tym bardziej, że dostałem, mówiąc wprost, drugo- i trzecioligowych bohaterów, którzy tam występują. Co było miłą odmianą o tych głównych postaci. Tym bardziej, że no, są różne zawiasy akurat w komiksach. Nie jest tak fajnie jak w filmach MCU. I wszędzie to MCU. Komiksy też mają własną tożsamość właśnie. I to warto zwrócić uwagę, że jak różne jest świat komiksów od tego, który jest w MCU. Być może dotrzemy kiedyś w te rejony. Być może. Zobaczymy. Ale tymczasem są dwa różne światy. Tom wymagający, naprawdę wymagający, ale dający dużo satysfakcji. Nie żałuję, że przeczytałem. Już nie była droga łatwa. Czwórka w mojej ocenie szkolnej. Tak, czwórka. Nie polecam początkującym, to jest dużo zamieszania, chyba że ktoś lubi odnajdywać się w chaosie i ma taką sprawność. Dla fanów Avengers, dla osób, które chcą bardziej poznać Avengers, na pewno. Poza tym, tom po prostu dobry, z ciężkim początkiem, ale im dalej tym lepiej. Aport Hulka genialny, samo wprowadzenie najlepsze, sama rozruba po powrocie Hulka też fajna, tym bardziej, że sam... To jest fajna rzecz w ogóle, fajny motyw z tym powrotem Hulka. To zostało zaplanowane przez twórców i to w bardzo fantastyczny sposób. I to jest jeden z tych wstępów do rozdziału, który warto się zapoznać. Naprawdę, jak oni to zrobili, w jaki sposób to zrobili, to jest bardzo ciekawe. Polecam chociażby tą część dla powrotu Hulka. A teraz spójrzcie, jak to wygląda. Muszę powiedzieć, że luty to jest miesiąc Deadpoola. W miesiącu luty 2020 okazało się aż dwa tomy z Deadpoolem. Idąc od drugiego tomu, sprawy do załatwienia. Jest to kontynuacja głównej linii fabularnej runów Marvel Now 2.0 Jerry'ego Dugana. I Deadpool zrozumiał, że robi źle. I teraz w dosyć brutalny i przewidywany sposób odtrąca od siebie wszystkich, którzy chcą mu pomóc albo chcą się nim zająć. Deadpool musi być aresztowany i musi wziąć na swoje barki wszystko, co robił w ramach tajnego imperium pod wodzą fałszywego kapitana Ameryki. I zaczyna się wielkie rozliczenie i wielka ucieczka. Odtrąca po kolei wszystkiego. Odtrąca rok. Miłość. Mieli swój moment. Następnie odtrąca
Miotrąca, kapitan, Madcap, wszystko załatwia, ale nie w ten sposób, jakby się spodziewał, bo chciał go wykiwać, chciał go załatwić, naprawdę chciał go załatwić, przygotował się odpowiednio, wszystko było ok. No ale Madcap nie dał mu zakończyć tego tak, jakby chciał, chyba nie będzie zadowolony i nie był zadowolony z tego, co się stało. Później mamy spotkania z Kapitanem Ameryką, tym fałszywym Kapitanem Ameryką, gdzie Deadpool zrobił coś bardzo po swojemu, bardzo, bardzo, bardzo. Nie ma tam krwi, nie ma żadnych bebechów, nic nie lata, nic, żadne kończyny, żadne fragmenty ciała ludzkiego. Po prostu zatwił go na swój bestialski, swoim bestialskim humorze, swój bestialski sposób, ma charakterystyczne poczucie humoru. Zostało tu bardzo dobrze wykorzystane w tej scenie. Wiemy, że przynajmniej Kapitan Ameryka cały czas ten fałszywy istnieje. Później wraca ten właściwy Kapitan Ameryka, który teraz jest na boku. I też nie daje się Deadpool pojmać. To jest bardzo ciekawe przy okazji. Kapitan Ameryka nie da rady. Deadpool rzuca mu cały czas kłody pod nogi i daje pewną misję do wykonania. I czekamy na ciąg dalszy, ponieważ został jeszcze ostatni tom, który okaże się już w kwietniu. W kwietniu się okaże, co pamiętam, pan Egmontu. Deadpool vs. Uniwersum Marvela. I myślę, że wszyscy do tego zmierzą ten tom. Żeby pokazać faktycznie, gdzie jest Deadpool. Jest w takim miejscu, gdzie go wszyscy nienawidzą, wszyscy chcą go dorwać. Wszyscy mają go gdzieś. Bardziej dorosły Deadpool. Określiłem to w recenzji na blogu. Dlaczego? Deadpool bierze na siebie wszystko i chce to wszystko wyprostować. Oczywiście nie zwróci nam śmieci Phila Coulsona. Zabił go. Jeśli dobrze pamiętacie, z tego Imperium. Szkoda, że nie powróci. Być może ktoś inny powróci. I zawołuje się dorośle, chce wszystko naprostować w jakiś sposób. Chce się pozbyć... No właśnie. Zwróci się z tego. Też to jest w Marvel Legacy i tu mam takie wrażenie, że poprzedni tom już związany z Kablem. Kablem, tak powiem mówić, prawidłowo, żeby brzmiało po prostu jak kablować. Już był bardziej dorosły, bardziej stonowany. Tu jeszcze bardziej idziemy w tym kierunku. Coś naprawdę fajnego. Fajnie się czyta ten Deadpoola właśnie. Ten zeszyt 11, 12 jest fajny. 13 będzie fajny. Właśnie jestem skoczony właśnie, że te 3 ostatnie zeszyty pod koniec tego runu Jerry'ego Dugana są tak fajne. Nie są takie głupkowate, bezsensowne. Tu się coś, wreszcie coś dzieje. Pod koniec się dzieje. Trudno wiesz właśnie, że okazało się aż tyle tomów z Deadpoolem już. Faktycznie okazało się, 14 będzie w tym ranie. Bardzo dużo. A wkrótce startuje kolejna inicjatywa Marvela w Polsce, ale o tym później. Ocena? Dobra, nawet 5. Bo bardzo mi się podobał ten tom. Naprawdę. Zobaczcie jak wygląda i zachęcam do zakupu. Miesiąc Deadpoola, druga pozycja. Deadpool kontra Staruszek Logan. Jeśli dobrze pamiętacie, Deadpool bardzo kocha się z Loganem, Wolverine'em. Bardzo się kochają. Nie inaczej może być w przypadku jego starszej wersji. Powiem wam, że ta miłość jest trudna. Tu mało powiedziane. Spotykają swoje drodze oboje na dziewczynkę Medi, nową mutantkę, którą wojsko sobie przygarnąć. Oczywiście nie jest tym celem, jak to wojsko, bo mutanci to albo do zabicia w uniwersum Marvela, albo do wykorzystania we własnych celach. Niestety spotykają i coś niechętna jest, żeby je pomóc. I
okazuje się, że ma moc przenoszenia rzeczy, ale tylko wyłącznie martwych, jak sama twierdzi. I to jest bardzo ciekawy przypadek, bo jest bardzo fajnych dużo motywów, naprawdę świetnych gagów. Tak jak wspomniałem już przy poprzednim tomie 12, jest to lepszy Deadpool, naprawdę bawi, ma to, nie jest takie już klozetowe poczucie humoru, przynajmniej do końca, Deadpool jest zawsze Deadpoolem. Jest lepiej i tutaj jest świetnie. Tym motyw właśnie wziąłem sobie ręce, czego użyłem właśnie, jak Deadpool prosi Maddie o teleportację pazurów Deadpoola i kłótnia o nowy odgłos, nie będzie już snikt, tylko inny Deadpool sobie wymyślił właśnie, żeby wyjść z opresji. Przekomarzania się dwóch przyjaciół to jest duże słowo. Dwóch kumpli, mutantów. Są urocze. A przy okazji Maddie jest też bardzo ciekawą mutantką i finał tej opowieści jest słodko-gorzki właśnie. I tak aż mam ochotę zapoznać się z dalszymi losami Maddie, z samej Maddie. I z tych one-shotów może się wydawać, że to jest kolejny versus. Kolejny zresztą, ten, który może iść w pamięć. Pamiętamy w zeszłej linii Marvel Now z jedynką. Niewidomą jedynką. Było versus Thanos, versus Hawkeye i to były takie, tak przeleciały. Nie zapamiętałem tego dużo. Już wyleciało mi z głowy po tylu czasie. W sumie nie wiem, czy warto pamiętać nawet już teraz. A tutaj jest dosyć ciekawie. Przez to właśnie słodko-gorzkie zakończenie. Jest to nietypowy tom i a bardzo lubuję się w nietypowych rozwiązaniach w Marvelu. Gdzie nie dostajemy typowego superhiodniki, a coś jednak, chociaż jeden element się odróżnia i tym elementem jest to właśnie Maddie. I ten tom jest naprawdę fajny przez to. I to jest coś, co zostanie w moim komiksowym serduchu. Prosta walka o tą nazwę dla odgłosu wychodzących pazurów Wolverina. Fajne gagi, polecam tom. Było to troszkę zakończenie. Spójrzcie, jak to wygląda, a potem zachęcam do zakupu. Astonishing X-Men. Małe zamieszanie. Kiedyś Mucha wydała tomy z Astonishing X-Men. I mamy trzy takie tomy. I teraz w linii Marvel na 2.0 mamy kolejne trzy tomy z Astonishing X-Men. Nawet są zgoła różne rany. W tym relacji USA mają swoje numerki. 2017 w oznaczeniu Egmontu. Tamten jest starszy. To jest bodajże Vol 3, jeśli dobrze pamiętam, w nomenklaturze amerykańskiej. Każdy tom praktycznie o czymś innym. Pierwszy był po powrocie czasu Xaviera. Drugi już mi uciekł. Zapomniałem akurat, to ciekawe. A trzeci jest o Havoku. Czyli Aleksie Summersie, bracie Cyclopa. Mam przeklapane. Wilko z takich wydarzeń został wrzucony na listę osób poszukiwanych, niechcianych. Zostaje odrzucony przez różne X-Men. Nie chcą mieć go u siebie. Kitty Pryde, która aktualnie kieruje szkołą X-Men po instytucie czasu Xaviera. Mówił mu po prostu nie, jeszcze raz nie. Nie poddaje się, chce sobie pomóc, ma własne problemy i chce dać nową drużynę X-Men. Ktoś nie ma prawa do używania nazwy X-Men, więc korzysta z takich osób, które... osób, mutantów, które są gdzieś na uboczu. Mają własne problemy i być może utworzy drużynę, która nam pomoże. Bo ktoś ściga go w pewnym celu. Cel jest takim tylko prezentem do tego, żeby faktycznie drużynę zebrać. Beast wraca.
mój ulubiony chyba X-Men, naprawdę. Tak, lubię Vista, chyba na najlepszy będzie. Muszę kiedyś taki ranking zrobić. Dazzler. Wydawałoby się, że jej moce są do niczego. Warpath. Mutant Indianic. Nie wiem, co mi powiedzieć. I jeszcze Sean Cassidy, Banshee, która jest na skraju życia i śmierci. To jest w ogóle ciekawy przypadek. Zresztą nie ma maskotką w tym tomie. Pojawia się i znika, ale wiadomo, no, w Uncanny Avengers został ożywiony, wrócił do życia, ale to co to za życie. Tom, to powiedzieć, mam takie wrażenie, że z Havoka zrobili typową postać MCU, gdzie jest facetem z problemami, z dobrym humorem, co mu pozwala przezwyciężyć kolejne chwile. Tom czyta się bardzo fajnie, jak przeciętny film z MCU. Będę porównał to do tego. Wszyscy mają swoje charaktery. To nie jest tak, że dostaliśmy zbiornie postaci i każdy jest po prostu tylko przyczyną tego, żeby była drużyna i tak elementem, który jest, drużyna się zlewa i wszyscy są tacy sami. Każdy dominuje swoim charakterem. Bardzo fajnie. Super ta sprawa jest. Jednak co tutaj jest takiego fajnego? Wszystkim akcja, która się dzieje, leci bardzo fajnie do przodu. Nie ma żadnych problemów z płynnością opowieści. I mogę szczerze powiedzieć, że jest to fana PC X-Menami. Jeśli myśmy... tych X-Menów jest mało, to de facto. Bo komuś wydaje jeszcze X-Menów z Ery Apokalipsa i New X-Men. Poza tym tak wszyscy naprawdę czekają na Power of X, House of X, więc Hitmana, bo to jest bardzo fajny. Osobiście nie czytałem jeszcze, bo czekam na polskie wydanie. Jestem ciekaw, chcę przejść po prostu tą niespodziankę, to pierwsze zaroczenie. Pewnie już niedługo będzie. Stawiam, że w okolicach wakacji wczesnej jesieni wielcy X-Men wrócą. I na mnie to jest jednak fajne czytadło, które pomoże przetrwać ten okres jeszcze, tym bardziej, że pewnie dostanę tylko wyłącznie jeszcze dwa tomy odmuchy. Wspomniane New X-Men i Era Apokalipsa potem tomie, a dopiero później House of X, Power of X. A to po prostu jest okej. Okay. Taka dostateczna opowieść, która została zepsuta przez Anuala załączonego o Profesorze X. Taką niezbyt dobrze narysowaną. Tak po prostu dziejącą się, gdzie pod tekstem spotkają się początkowy skład drużyny X-Menów, oczywiście bez Cyclopa, Scotta Summersa, który nie żyje w tamtym momencie w komiksach. I rozmawiają sobie. I tutaj tak jakby wszyscy siedzieli na beczce prochu trochę. I taka atmosfera jest trochę dziwna. Bardzo fajnie czytało się ten tom, był płynny. Nie żałuję, że przeczytałem go. Ale ten animal wszystko pogrzewał. Jest taki nijaki, nudny. Chętnie bym go wyciął bez tego. W ogóle wolałbym go nie czytać, naprawdę. Wam polecam ominąć go. W oczekiwaniu na lepsze czasy X-Menów. Fajna pozycja. Trójka w ocenie szkolnej? Tak, to będzie dostateczne. Tak, dostateczne. To na przeczekanie, tak naprawdę. Nic więcej. X-Meni mają ciężkie czasy, mieli ciężkie czasy w tamtym czasie. Teraz mam się zlepiej. Niemniej warto przeczytać. Fajna akcja, pomiędzy Anuala. Tymczasem zobaczę, jak to wygląda. I we'll be right back.
Dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu przygotowanego przeze mnie. Pamiętajcie o subskrypcji, o zostawieniu lajka oraz komentarza pod filmem. A jeśli chcecie, polećcie znajomym. Jeszcze tylko mało info na koniec. Egmont ogłosił swoje plany już na czerwiec 2021, gdzie mamy zapowiedź nowej linii wydawniczej Marvel Flash. Fresh, jak świeży. Już niedługo będziemy o tym rozmawiać. Po maju mam nadzieję przygotować jeszcze listę najlepszych komiksów z dni Marvel Now 2.0. A oczekiwanie na Marvel Flash jest bardzo ekscytujące, ponieważ ta linia wnosi odświeżenie i nowy powiew Marvela. Jak to będzie, zobaczymy. Na pewno będzie kolejna seria z nimi na moim kanale, więc cały czas obserwujcie, co się dzieje. Myślę, że warto. Do zobaczenia w kolejnym razie. Na razie!